Parady seniorów to jest pokazanie naszego potencjału. Zjeżdżają seniorzy z całej Polski. Mogą się spotkać. To jest święto seniora. To jest coś pięknego. To jest piękne przeżycie wśród tych seniorów. Wesoło przede wszystkim na luzie. Człowiek od codziennych spraw ucieka. Cudownie jest na paradzie. Kocham Warszawę. Jeżeli pokazujemy seniorów wspaniałych, zaradnych, ceniących sport, ceniących ruch, ceniących zabawę, to wtedy młodość, też młodzi patrzą inaczej, bo dlatego, że ten senior jest radośniejszy. No, po prostu traktuje swój wiek jako rzecz normalną. Właściwie jest to najlepszy okres w moim życiu. Jestem najszczęśliwsza w tej chwili, dlatego, że mam coraz mniej przykrych obowiązków. W tej chwili absolutnie robię to, co lubię i jestem panią mego życia. Ja pracując zawodowo przez 35 lat i wychowując czwórkę dzieci, nie miałam czasu na realizowanie swoich marzeń. A teraz dopiero, kiedy przeszłam na tę emeryturę, mogę się realizować. Ciągle spotykam się z różnymi stereotypami dotyczącymi różnych ludzi na świecie i dotyczącymi narodowości i dotyczącymi wieku. Każda okazja do tego, żeby pokazać, że stereotypy są nieprawdziwe, jest dobrą okazją. Dawno nie byłem na takiej imprezie. Uniwersytet Warszawski też chyba nigdy w swojej historii nie widział takiej imprezy. Imprezy studentów to jest prawdopodobnie mały pikuś. Żeby ta pogoda była inna, to by było jeszcze lepiej, ale fajnie, fajnie jest. Ale widać, że ludzie nie patrzą na pogodę, tańczą, bawią się. Od takich seniorów jak tutaj, to możemy się uczyć energii. Chce się żyć, po prostu.